No cóż, w takim razie stracimy jeden zamek. Geliston. Passis tutaj jest. Chyba, że Passis odciągnie go. Jest szansa. Passis ma logistykę? Ma. To jest szansa, że Jengar nie dosięgnie jeszcze jego. A jeszcze proponuję Erdomonem tutaj zaszaleć. Coś wziąć. Zobaczymy, czy to sprowokuje ich do reakcji. Aha, wychodzi teraz, że generał Kendall ma troszeczkę więcej ruchu. No tak, ty nie masz logistyki jeszcze. Dobra, tam. I co? Ulepszyć portal chwały? Czy zbudować następny? Zbudować następny. Będzie można zaraz z kimś przyjść. Tak. Nawet wiem kim. Roland. Tam przeskoczy. Dobra. To co? Kupuję. Ile mogę. Dobra. Jadę. Nic nie kupię na razie. Dobra, zobaczmy. Ktoś się skosi tutaj? Bo może tamten się wróci przez to. Tutaj zajęte? Okej. O nie. Szalona diablica. Aż! Spodamy. Mam same mocne armie. Cóż. Kolejna armia. W takim razie Erdomon tutaj znika. Niedługo kupi kolejny artefakt. Generał Kendall. W zasadzie weźmiesz ludzi, którzy tutaj będą do kupienia. I tyle. O, poszedł sobie w inną stronę. A, przejęte. Okej. Passis. Dobra, straciliśmy na chwilę Geliston. On rozdzielił armię, ale zrekrutował nowych. Słabych. Oprócz tych burzy. To są ulepszenia w ogóle? Tak. Dobra. To... Księga zaklęć? Tak, to by się przyda. Roland! Jakoś to jest tak, że... Nie wiem, czy teraz, ale... Normalnie używa też trochę punktów ruchu. Dobra, i tak musisz jeszcze się zbliżyć. Teraz mniej więcej porówno jest. Aj. No, ryzykujemy. Zbyt zmęczony. Dobra, ale spróbujemy jutra. Co? Koronę kupimy? Nie kupimy. Ale za to troszeczkę tutaj możemy nakupić. Mało, ale jednak. Źle nie jest. Już z nimi biegniemy. Teraz tak, Shiva. Shiva. No, przydałoby się, żeby tutaj była. Ale za to Luna tutaj wyślę. Ona następne jednostki będzie mogła przywieźć ze sobą. Za to Shiva. Shiva. Nie no, trzeba kupić. Jak będzie kasa. Dochody nam zmalały oczywiście. Dobra, jazda.
ucieka. Co to ma być? Fuck! Ostro się robi. Dobra, Kendall. Dzielimy się armiami w takim razie. No, bezwzględnie. Fiona tutaj jest. Okej. Jagger. Jaggera to ktokolwiek rozwali, za to tutaj są wojska i to duże. Dobra, Kendall z takimi nawet wojskami rozwali tego. Tak. Ale z tymi może być większy problem. Więc tak, ja proponuję w takim razie, żeby Passis nakupił parę jednostek stąd. Tak. Brak miejsca w garnizonie. Kogo wywalić? Nimfę. Dobra. Kapłani. Balistę to tam ma. Tak, Passis biegnie. Roland, koniecznie będziesz szedł na południe. W takim razie Kendall dostanie te jednostki. A już tutaj idź. A ty, Rolandzie, zostaniesz z takimi. I tak, Kendall. Erdamon, nic nie zrobisz, tak? Musisz tylko uciekać. A uciekać musisz. Z butami przyspieszenia. Nie ma szans, żeby nas pojmali. Ponieważ wtedy wygrają wszystko. Luna. Tobą to ja mogę jedynie pójść na południe, żeby jednostki dostarczyć, jak już będę mógł. Dobra, niech będzie tyle. Jeszcze tutaj tylko po drodze skoczę. I tak. Dobra. Erdama się nie ruszy. Kendall za to się ruszy. Passis mu daje noski. Nie. Tak. No i zaraz. Tak na bok. Tych jakoś tak na środek. Dobra. Bodyguardzi? Niech będą. No. Może być. Trzymajcie kciuki. Lecimy na atak. Dobra. Erdamon nic nie zrobi. Passis może jedynie się cofnąć tutaj. Albo tu, pod darmowe jednostki. I co? O, nie zaatakował! Co się dzieje? Aha, wymiana wojsk! No to ja nie byłem gotów. Zaraz, wszystkiego mam mniej, tak? O cholera! Tego nie wygramy! Tak. Trzeba będzie wymienić inaczej wojska. Tego nie ma szans wygrać. Generał Kendall? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Aha, w tym momencie. Dobra. O. To akurat. Dobrze, 11 tysięcy mamy. Chyba muszę zrobić jedną dużą armię. No, chyba na to wychodzi. Tak. I posłać ją w środek. Dobra. Gdzie ty jesteś, Rolandzie? Już jesteś na północy. Passis jest tutaj.
Dobra. Tyle. To ja już sobie poślę tu. Czekaj tutaj. Shiva. Już biegnij tu. Erdamon może tylko się ruszyć właśnie o jedno. I tyle. Luna. Ewentualnie, żeby jednostki dostarczyć. I tyle. On się wraca. Tu coś szachrajstwa się dzieją. What the hell? Okej? Okay. Kto to? Ash. Ash by rozwaliła generała Kendalla, ale nie damy jej szansy. W takim razie, przeteleportuję się teraz. Aha. Wykupię co mogę. Ci się przydadzą, ci się też przydadzą. Też więcej kusznicy. Ciekawe jaka jest ich opłacalność, tak się obliczy. Dobra. Whatever. Tak, tutaj znikam. Ty sobie nie przejdziesz. Ale za to jak zrobię jakoś... Aha, mogę wejść tak? Tak, mogę bezpośrednio tak wejść. Dobra. Oddaj, co masz tutaj ciekawego? No, z takimi... Nie z takimi... Ach, tutaj nie ma gdzie wsadzić, tak. Za to te są. No. Z takimi wojskami pokonamy każdą tamtą armię pojedynczo. Ale niestety, ich jest kilka i mogą tutaj zacząć atakować ponownie. Tego na razie nie będę odbijał, bo nie mam czym. Dobra. Generale? Tak, skakuj tutaj, już znikaj. Tak. Zdaje mi się, że oni nie potrafią tak umijać ludzi. Ale kto wie? Dobra. Jedziemy z Ash. No, ta misja już jest trudniejsza. Ale strzelających ci nie mają za dużo. Za to ja mogę tutaj zaczarować coś. Ale nic super mocnego ani ciekawego. Mogę zabić diabły. Myślę, że to najlepszy plan na teraz. 11, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeśli dobrze policzyłem, jeszcze się upewnię. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak. To mogę poczekać. Uch. Przynajmniej miały moc. Właśnie się zdziwiłem, że i fryty mają tak mało szybkości. Okazuje się, że po prostu ta pewnie szybkość 13 była tutaj. Dobra, to ja czekam resztą. Prawie wszystkimi. Oczywiście strzelających. No. Bardzo małe straty będę miał. Poczekam znowu. Nie, nie mogę. To w takim razie biorę... tarczę. Tak. O? Dlaczego? Ponieważ od razu mnie zaatakuje innymi jednostkami. Zobaczmy. No, pewnie tak. Wróg uciekł. Ale sporo zabiliśmy kosztem małej ilości kapłanów. To mi się podoba. Częściowo. Dobra, Shiva. Nie ma kasy. Nie ma kupowania.
Dobra, to idziemy za ciosem. No jak? I tutaj już będziemy robili następną armię. Tymczasem Roland może szaleć z tą. Nie ma problemu. Dobra. Kasy nie ma, nie ma kupowania, nie ma ruszania się. Tylko ewentualnie Luną mogę coś zrobić. Ale... wydaje mi się, że lepiej będzie, jak Luną pójdę gdzieś tu. Bo będzie... tak po drodze, będzie mogło dostarczyć wojska szybciej. Dobra, generał Kendall nic nie zrobi, niech tu już nic nie zrobi. No to jedziemy. I teraz. Dobrze, że jestem tutaj, ponieważ Erdamon... co prawda nie kupi... tego na głowę. No tego. Chyba, żeby ktoś wymienił surowce, na przykład... drewno można wymienić. O, generale. Wymieniaj drewno po dobrych cenach. Co najwyżej 10 drewna będę potrzebował. Chociaż stocznia wreszcie. A tam. Później stocznia. Dobra. Erdamon może kupić teraz koronę najwyższego maga. Tak. A właśnie, za inne surowce 150. Jasne. O, super. No. Trzymaj. Trzymaj buciki. Jesteś szybki i twoje wojska są szybkie. Rewelacja. Tylko jedna wada. Nie masz logistyki. No, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Tyk, tyk. Jedziemy. Dobra, Erdamon. A w zasadzie tak, chodź za nim. Będziesz zbierał różne rzeczy. No. Roland może lecieć. Może. Dojedziesz? Dojedziesz. No, ty już się nie przeteleportują. Ha. Tak to się robi. Oho! Łańcuch piorunów, spacer po wodzie. Psz, wyłufanie żywiołaka. Właśnie. Tutaj. No cóż. W zamku nie ma piątego poziomu. Tak? Zawsze nie. No, nie było. I teraz Roland może czekać w zasadzie w umocnieniach. A Erdamon może zwiedzać, co jest dookoła. Ej, 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 mam 2500. Kupię sobie następnego bohatera. Fiur! Okej, może być. Chyba, że ten jest szybki. Nie. A takie łucznictwo? Nieźle. Tylko szkoda, że tak późno się trafiasz. Ale i tak, mam wszystkich mocniejszych. Dobra, Fiur zobaczy, co jest na północy. Przejdzie do następnego miasta. Shiva... czekaj, na razie nie ma kasy. Okej, co tutaj jest? Oczywiście... najmocniejsze oprócz Kapitolu. Więc kasy sporo będzie z tego. No i co? Nic poza tym nie kupimy. Możemy robić co najwyżej turę. Aha. Po to właśnie ciebie wynająłem. Zdążę uciec. Albo poddać się. Nie będę wydawał na ciebie dodatkowej kasy. Dobra. W takim razie... co? Jedziemy. Kolejna rozwalona armia. Ha! Nie mają szans. Tak, patrzymy na tę piękną zagładę. Aż oślepia. Yeah. Hops.
ładnie drepczą. Ty jak? Ach, strasznie mało obrażeń. Ale... Dobra, to poczekajmy. O! O, to nic nie da. Dobra, broń się na razie. A! Teraz już mogę atakować. Zbroja ze skamieniałego drzewa. Moc o 1. Nagolenniki ze smoczych kości wiedza i moc o 1. Ale nagolenników nie będziemy nosili kosztem butów przyspieszenia. Uniwersytet. Mogę wskoczyć. Chociaż... Może warto atakować już tam. Zobaczę. Tu niestety... Nie widzimy nic. No ale cóż. Erdoman skoczy tu. Najmę kolejnego bohatera. Fiur! Świetnie, jak ja cię lubię. Skoczysz teraz na południe. Musisz widzieć, czy się zbliżają, czy nie. Dobra. Mam jeszcze kasę. Co wy na to, żeby kupić jeszcze ze dwóch gem? Cokolwiek. Jak ty się nazywasz? Jabarkas. Skoczysz w takim razie na zachód. Aha. Tędy. Tędy nie ma przejścia. O, to dobrze. Jesteśmy bronieni z tej strony. Dobra, i następny bohater? Korbacz? Czy gem? Gem niech będzie. Dla odmiany jakaś kobieta się przyda. Tutaj zobaczymy, co się kryje. Nic. Na razie. Okej. Z kolei Erdomanem bierzemy kamienie. On lubi kamienie. Widać po jego ryjku. Luna, stój tutaj. Generale, 6000 to trochę mało. Dobra, jedziemy dalej. Aha, no, będzie epicka walka? Będzie! Ale obawiam się, że... Moment. Stój do nas tu. Wygramy. No bo zobaczyłem, ilu tutaj Cerberów jest. I też rogatych demonów i czarcich lordów. Ale nie będzie problemu. Ja coś oślepię. Arcydiabły, na ile czasu? 7 tur. Opłaci się. To co najmocniejsze tutaj jest? Arcydiabły raczej nie. Ile zadam im? 430. To rozwali dwóch. Tak, arcydiabły dobije szybko. Ale za to magogi już za chwilę będą mnie tu denerwowały. Więc opłaci się im coś zrobić. Albo coś takiego rzucić. Ile to zadaje obrażeń? 85 tylko. Tutaj 305 łańcuch piorunów. Tak, no cóż. W takim razie rzucę oślepienie na magogi. I nic nie będę robić. Ja klepnę tego. Żyjcie. Lera. Dobra, no dobitkę. I teraz mogę czekać. Oni muszą napierać do mnie. Co, też jakieś przyspieszenie mają? Jeden z terenu? Nie. Cerbery z jakiegoś powodu są przyspieszone. Czyżby ona się specjalizowała w nich? Prawdopodobne. Dobra. Zobaczmy jeszcze. On się specjalizuje w krzyżowcach. I rzeczywiście zamiast plus 10 to daje plus 12. Nie. Tak, plus 12. Tylko 2? Każdy poziom powyżej 4. Ty masz z 15. No cóż. Czekaj. Już uderzymy Cerbery. 26 tylko. Dobra, idziemy z nimi. Jest ich bardzo dużo. Najprawdopodobniej właśnie Cerbery trzeba będzie teraz... Oh, fuck, czarcie lordowie też są mocni.
10, 17. Zaraz, jak tak pomnożyć? Podobna siła. Ojej. A tej frycy się nie ruszają? Czekają. Dobra. Ty nie możesz się ruszyć, zatkane masz przejście. Przykro mi. Możesz się tylko tyle ruszyć. Odprowadź ich. 70! To jest coś! Ilu zabiję? Mało. 5? Niemożliwe. Już wolę tych być. Dobra. Anioły. Teraz oślepię kogoś? To ciebie, ty sprawiasz dużo problemów. Tak. Jakoś tak się ustawię. O? Słabo. Dobra. Bij tych. Najmocniejsza moja jednostka? Czy ta może? Czempioni. Dobra. Ponownie atakujemy tych. O. Jeszcze raz. Super. Tak właśnie myślałem, że zrobi, ale zaatakował tylko jednego. Dobrze. Moment. Skąd wy się tu wzięliście? Teleport? Nie zauważyłem chyba czegoś. Dobra. Pieski. Wino. Weź... Ej. Rzuć zaklęcie? Coś mi nie gra. Czemu ja się po raz pierwszy teraz ruszam? A, szybkość 9. Jasne. Dobra, możemy atakować pieski w takim razie. No cóż. Proszę bardzo. To jest dobre. To jest dobre. To się usunę. Ale mi dużo zabili. Dobra. Ta walka mnie nadwyręży.